Witajcie moi drodzy widzowie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj nagrywałem sobie filmik dotyczący Mindtesta. Tak, Mindtesta. Właśnie to jest najciekawsze, że Mindtesta, a nie klocuniów, a nie czego innego. Najciekawsze jest jednak to, że uploaduję ten materiał 2 miesiące po jego zrobieniu. 7, panie narratorze. Punkt dla mnie. A będą tutaj również referencje o serwerze Kroka, gdzie mówię, że ten serwer nie działa. Jednak okazuje się, że niemożliwe czasami jest możliwe. I już go nagrałem, jest sobie gotowy i patrzcie, co się stało się. Restart playback, co mi leci film. No tylko jest jedna zasadnicza wada. Nie ma głosu. Postarałem się. Wszedłem dla was na serwer, śmiałem się z zasad. Potem patrzyłem na książkę, która jest taka jak w Mistcrafcie. To znaczy w teorii powinna przenosić pomiędzy wymiarami, ale jednak nie przenosi. Jednak nie taka jest jej specyfika na tym uniwersum. Bardzo ładna mapa. Ktoś się ekstremalnie napracował, żeby coś takiego narysować, zaprojektować. Jest jakaś ich wiki wbudowana, na którą leję ciepłą herbatą, jakieś teleporty do śnieżnych, pięknych gór, trochę lawy, trochę ścin. No i co ciekawe, tutaj jakby tuż po wbiciu zyskałem nieśmiertelność przez okres 1500 sekund od wbicia, co jest ciekawe właśnie. Co dalej? Pochodziłem sobie, zacząłem do jakichś sklepów, śmiesznych budyneczków, takich innych. Są waluty takie jak w Mindteście, jak pamiętam, na serwerze Kroka. Serwer Kroka oczywiście nie działa. A nie mówiłem? Tutaj gdzieś jest zejście ze szczytu tej góry, które ja dopiero po pewnym czasie odkryję. Teraz jedziemy na ground floor. Tu jest niby jakiś shore, pod czy coś tam innego. To jest jakieś śmieszne zwierzątko, z którego się śmiałem, czy to jest fortepian, czy to jest komoda, czy to jest, nie wiem, miś, czy coś. W każdym razie śmieszne zwierzątko tak sobie biegało. Nie bardzo chciał mnie bić, więc zacząłem to zwierzątko bić. Biłem, uciekałem przed nim. No bo wiecie, no nigdy nie wiecie, co za jakiś misiek was może ostatecznie dobić w takich czy innych klockach. Potem w końcu zabiłem to zwierzątko i co wydropiło? Mięsko wydropiło. I kość, i futerko, więc całkiem spory łup z tego zwierzątka wydropił. To było bardzo, bardzo fajne. Potem jakiś house von GG2 50 ET und Tuxifan. Herzliche willkommen. Co tam jeszcze? Vigays i tak dalej. Więc zabawnie. Potem kolejne zwierzątko, kolejny misiek, kolejna komoda, kolejne zatłuczenie takiego czegoś. Potem sobie biegałem gdzieś po jakichś lasach, wioskach. Pięknie, pięknie to wyglądało. Ktoś bardzo, bardzo się napracował, żeby zrobić taki wóz, na którym nie mogę usiąść, czy coś tam, nie wiem. Ale w każdym razie te domki, to wszystko jest bardzo, bardzo ładnie zaprojektowane. Ktoś poświęcił dużo wysiłku, dużo kreatywności, żeby coś takiego zaprojektować. Mega rzecz. Zboże. Piękne krajobrazy, piękne tereny. Jakiś ładny techniczny budynek, który niestety jest zamknięty. Tu coś mnie zaczęło bić, nie wiedziałem co to takiego. Nie było tam żadnego moba, nie było tam żadnego jakiegoś... Myślę, to jakieś ciernie, które mnie tam kują, czy jakieś robaczki świętojańskie, które mnie tam, nie wiem, rządzą, czy co innego jakieś. Ale nic z tych rzeczy się nie działo. Zacząłem sobie chodzić po lesie. Wszedłem sobie do jakiegoś tam domku. No i tutaj naszła mnie taka refleksja, że gracze bardzo często budują jakieś ładne rzeczy, jakieś maszyny, urządzenia, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to zniszczyć. Tak dla czystej zabawy, żeby się nad kimś poznęcać. Gracze niektórzy są bardzo kreatywni, z wielkim zaangażowaniem coś robią, a znajdzie się zawsze ktoś, kto będzie chciał to zepsuć. Zaraz wam zresztą pokażę. Szedłem sobie i tutaj, patrzcie, taka piękna farma, taka mała farma w środku lasu. Woda sobie płynie, jakieś ziemia jest ładnie przygotowana. A ktoś to rozwalił, czy to ładunkiem wybuchowym, czy po prostu łapkami gołymi, rozwalił to. I zrobił komuś na złość. No, nie wymagało to od tej osoby, która tą farmę budowała, nie wymagało to dużo wysiłku. Nie było takie super drogie, nie zawierało to nic
co jest takie must have, na przykład, nie wiem, diaksy czy coś, no nie zawierało takich rzeczy. Ktoś to po prostu rozwalił. Bo tak, bo fajnie. Ja się zastanawiam, czy to jest wygenerowane przez gracza, czy to jest jakaś struktura wygenerowana grą. Tu jest jakaś maszyneria z elementami mesekonsów, czy tam innych takich ekwiwalentów Redstone'a, wraz z rzeczami, które pamiętam, kiedy jeszcze grałem w 2014 w Maintesta. Tu jest pochodnia, która jest taka pulsacyjna, czyli że raz świeci, raz nie świeci. A tutaj zombiak. Zombiak wydawał śmieszne odgłosy, niestety, których nie zarejestrowałem, bo OBS nie nagrał głosu. Super, pozdrawiam OBS. Pozdrawiam tu co OBS, a misiek i zombiak. Zaczęli mnie obydwa gonić, więc stwierdziłem, że raczej przeciwko takiej załodze nie mam zamiaru walczyć. No i dobra, pobiegłem sobie dalej. Tutaj zobaczyłem jakieś niedogeny, jakieś coś dziwnego tutaj się podziało. Potem patrzyłem, jakie było ładne jeziorko, chciałem tam zamieszkać w sumie, ale no była noc, to tak średnio tam dało się osiedlić. W dodatku nie miałem budulca, żeby coś budować, więc raczej zaprzepaściłem ten pomysł. Dwa miśki, potem zacząłem uciekać, no, tam więcej tych miśków było. Potem stwierdziłem, o jakiś koziołek, to zabiłem koziołka. Potem stwierdziłem, że miśki to chyba nie atakują od tak, tylko trzeba je najpierw zaatakować, żeby zacząć atakować. Potem patrzę sobie, jest jakiś ładny las. Jakiś ładny las, ciemny czarnołas, bardzo ładny las. Zacząłem się coraz głębiej w niego zapuszczać. Wtem usłyszałem jakiś dziwny odgłos, taki dziwny odgłos, taki bardzo dziwny odgłos. Zacząłem patrzeć, co taki odgłos wydaje, co taki odgłos wydaje. Patrzę, szukam. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? A tutaj, patrz, jakiś coś mi zaczyna gonić. No to dobra, uciekam, no bo nie dam się złapać jakiemuś dziwnemu mobowi, nie wiem, co to... Pierwszy raz widziałem coś takiego. Byłem naprawdę zszokowany, bo jeszcze ten mob wydał jakieś dziwne odgłosy, nierzeczywiste. To postanowiłem, nie mam zamiaru mieć z nim czegokolwiek do czynienia, ale w sumie nagrałbym go, pokazałbym go wam jeszcze raz. Z tym, że nie chciałem już potem tak się w ten las zapuszczać, bo wiecie, zło nie śpi. I dobra, lecę sobie dalej. No i tam biegałem, owieczki, niestety owieczki nie dawały wełny, tylko dawały mięsko, więc słabo. Myślałem, że da się tutaj w Minecraftie zrobić łóżeczko z wełny i spać sobie tak jak w Minecraftie. Natomiast, co było dziwnego, jak biłem się z mobkami, to kursor mi się naciął, myszka mi się naciął. Klawiatura po części też. Chyba raz było tak, że klawiatura zaczęła mi sama poruszać postacią. Co nie było najlepszą rzeczą. Niespecjalnie najlepszą. Tutaj się wdrapywałem na jakąś górę. I tutaj dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego, że po drzewach, po liściach drzew jesteście w stanie się wdrapywać. Ale patrzcie, zaczęła mi się kończyć nieśmiertelność. Dwie, jedna sekunda. I patrzcie, co teraz zacznie się dziać. Aj. Nie, jednak jest jeszcze spoko. A za chwilę przekonamy się, że ta nieśmiertelność to jednak była niesamowita rzecz. Gdzie jest ten kursor? Tu jest kursor. Pobiegłem sobie, poskakałem trochę i trochę mi tych serduszek jednak uleciało. W końcu uderzyłem miśka. Misiek bardzo szybko mnie zatłukł. Stwierdziłem, że rzeczywiście miśki to jednak są mocni zawodnicy. I lepiej się z nimi nie wdawać w bójkę, bo może się to skończyć nie najlepiej. Dobra, jedziemy dalej. Jakieś ładne chatki, piękne takie. Tutaj dowiedziałem się, że dźwignię w końcu można przełączać za pomocą prawego kliknięcia myszą zamiast lewego. Przedtem było, że lewym przyciskiem się klika. Było to trochę takie confusing. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj przeteleportowałem się do czegoś niesamowitego. Idę. Jakieś takie fajne miejsce, takie z jakimś ogienkiem, coś tam się pali. O, coś tam mining. O, fajnie, przeteleportuję się. Ciach, patrzcie, gdzie jestem. Jakaś ciemność, tu jakieś pomosty, jakieś rury nad tym normalnie się ciągną. Nad tym niebo, czarne niebo z chmurami. Piękna rzecz. I do teraz się zastanawiam, czy to, co jest nade mną w tej chwili na filmie, czy to jest używane do czegoś, czy to jest tylko instalacja artystyczna. Ale myślę, że to jest jednak używane do czegoś. Tutaj patrzcie, jakiś normalnie rope, taki, taka jakby lina, jakby taki
jak strażacy mają do spuszczania się z pięter jakichś takich gospodarczych do siema, do garaży, gdzie są pojazdy straży pożarnej, to tak właśnie po tym się spuszczam. Taka zjeżdżalnia pionowo-rurowa. Dobra. Tutaj akurat nie byłem w stanie dojść na ziemię, ale chyba w sumie potem sobie skoczyłem. Chyba zeskoczyłem, bo tam zobaczyłem, że jest winda, no to mówię, dobra, w sumie raz kozie śmierć, to sobie zeskoczę i zobaczę, co tutaj jeszcze jest. No i patrzcie, tutaj jest 2421 metrów. Nieźle, bardzo, bardzo nieźle. I tutaj właśnie się zastanawiałem też nad tym, że Mindtest w przeciwieństwie do klocków ma nielimitowany generator świata również w górę i w dół, co jest mega, mega sprawą. Więc jak sobie wygenerujemy w górę, tak się może wygenerować również w dół. Mega sprawa. Potem doszedłem do tego, że pochodnie w Mindteście biją. Bo wiecie, tu jest ogień w tych pochodniach. W klockach się przyzwyczailiśmy do tego, że pochodnie nie biją, a tutaj jednak biją. To jest bardzo ciekawa rzecz. A ten krater to jest mega, mega budowla. Tutaj jest takie śmieszne wyjście z tego krateru. Przypomina mi to trochę metro w Waszyngtonie. Zaraz wam zresztą pokażę, jak to wygląda. Dobra, mam, to było dokładnie to zdjęcie. Ludzie sobie tak wjeżdżają i zjeżdżają do takiej po prostu jaskini. To po prostu wyglądało niesamowicie, takie jakby właśnie do tego tunelu. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, jak jakiś czas temu oglądałem informacje odnośnie metra w Waszyngtonie. Od tak po prostu. No i tu właśnie sobie wychodzę po czymś takim. Ekstremalnie mi to po prostu wydało się podobne. No i dobra, jedziemy dalej. Co tam porobiłem? Tu znalazłem jakąś taką budkę, znowu stałem apartam. Już chciałem wejść, ale usłyszałem jakiś dziwny odgłos. Chyba, tak? Tak. I tu było jakieś dziwne zwierzątko. No i zdecydowałem, że przeteleportuję się gdzieś indziej jeszcze. Gdzieś sobie pochodzimy jeszcze po tym kraterze, bo to się okazało, że to jest krater, ten kopalniany. Mega rzecz. Ludzie, którzy to stworzyli, poświęcili bardzo dużo wysiłku na to, żeby takie coś ładnego zrobić i zasługują na mega, mega duży szacunek. Wielka sprawa. Podziwiam ich. No i tu sobie znowu biegałem. Przeteleportowałem się do innego miejsca, normalnie wypełnionego jakimiś maszynami, też jakimiś urządzeniami. I to wszystko działało. To jest niesamowite, jak ludzie po prostu stworzyli taką piękną rzecz, jak ten serwer. Jestem pełen podziwu do tego. Idziemy dalej. Co tam dalej? Patrzcie. Zaokrąglone klocki. Niesamowita rzecz. W normalnym Minecrafcie, no szukaj wiatru w polu. Jeszcze czegoś takiego długo nie będzie. Patrzcie dalej. Okrągła... No dawaj, Wolf, w prawo. Szlysele. Dobra. Dawaj w prawo. Okrągła studnia. Mega rzecz. Buda dla psa. Tak. Okrągła studnia. I tutaj było coś takiego. Only to enter with high-end hardware. i7 7, 16... terabajt, grafika 1,5 giga. High-end hardware. Witam i zapraszam. Piotr Frączewski. To jest mega. Bardzo ładna sala wypełniona bardzo eleganckimi przedmiotami. Mapa serwera jest bardzo ładna. Natomiast nie było tutaj krateru chyba narysowanego, nie? Chyba nie było. Więc nie wiem, gdzie jest krater. No i tutaj. A, przeczytałeś instrukcję na naszym wikibloksie? A, spadaj. Coś tam czytałem na samym początku. Travel Center. Beginner Villages. I te kinkiety, lampy, bardzo ładne. I potem bardzo mi się podobało to, jakie tutaj są bardzo ładne te lampy, a jak marne są tekstury tych kwiatków, roślin i tego typu rzeczy. To było bardzo słabe. A te schody. To jest właśnie taka różnica wielka. Schody z taką wielką szczegółowością zrobione, te balustrady, po prostu dzieło sztuki. A tutaj te roślinki to jest po prostu tragedia. Bardzo słaba rzecz. Patrzcie, te lampy, to wszystko, te filary. Ludzie się bardzo, bardzo postarali nad zrobieniem, zaprojektowaniem czegoś takiego, wybudowaniem potem w grze. A tutaj, wejście do jakiegoś pałacu, zamku, jakieś schody. Potem patrzę, widzę sobie w tych schodach. Tutaj jakiś tron, taki śmieszny, różowy. Śmieszne. No i dobra, lecę sobie gdzieś tam. Podziwiam te przepiękne rzeczy. I tutaj patrzcie. Te łuki, to jest po prostu odlot. Niesamowita rzecz. No i ja sobie przeskoczyłem, coś tam mnie odserduszczyło, odjęło mi jedno serduszko. Znowu zaokrąglane te klocki, mega rzecz, bardzo mi się to spodobało. No i jedziemy sobie w górę, ciach, próbuję wyskoczyć wyżej. I z tej perspektywy życzę wam, że zobaczymy się w kolejnym odcinku przy takim zachodzącym słońcu. Raczej w klockach, ale jeszcze nic nie wiemy, może w czymś innym. I może na jakiejś innej maszynie, ale to zobaczymy. Trzymajcie się, kiedykolwiek i gdziekolwiek mnie oglądacie.